Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Nie ma co ugrywać, Amazon Game Studio odwaliło w tym roku kawał dobrej roboty przy endgame'ie gry New World. Dodali bardzo dużo systemów, mechanik, przebudowali stare, pracowali nad balansem, dodali instancje, mutacje, nowe bronie. No naprawdę dzieje się w tej grze i patrząc na to, co nadchodzi, co jest aktualnie na serwerze testowym, co wejdzie do gry za kilka miesięcy, no nastraja to bardzo optymistycznie. Ale jest jedna rzecz, nad którą należałoby jeszcze popracować i jest to taka pierwsza rzecz, z którą gracz, nowy gracz gry ma styczność. Mowa tutaj o procesie levelowania. Jak wiecie albo nie, przez ostatnie dwa weekendy levelowałem sobie nową postać na serwerze Bran. Wbiłem 60 poziom w 30 godzin w trakcie eventu z podwójnym expem, więc normalnie zająłoby mi to około 60 godzin. Co za tym idzie, ewidentnie widać, że ten proces levelowania został skrócony, został poprawiony. Na to składa się kilka rzeczy, o których właśnie teraz opowiem, ale jeszcze zanim o tym, to ten cały proces levelowania starałem się odbyć w taki sposób, jakby nowy gracz sobie wszedł do gry. Czyli na początku nie wykorzystywałem tablicy, nie przyjmowałem od nikogo żadnego golda, tablicy zacząłem używać po 30 poziomie, starałem się robić trochę zbieractwa, trochę profesji, trochę misji pobocznych, tak żeby jakoś to wszystko finalnie pomieszać, no ale wiadomo, że ostatecznie ok, zrobiłem to szybciej niż ktoś, kto by wszedł na świeżo, ale gdzieś tam się jakby starałem możliwie najlepiej do tego zbliżyć. Ok. Powiedziałem, że ten proces levelowania został skrócony. Został skrócony przez wiele różnych rzeczy. Przez to, że jest więcej teleportów na mapie. Przez to, że te teleporty są tak naprawdę darmowe. Przez to, że depozyt stał się globalny i można sobie bez trudu wymieniać przedmioty. Przez to, że misje są bliżej siebie. Przez to, że questy są poprawione. Przez to, że questy są urozmaicone. Może nie. Ale przejdźmy sobie do tego tematu, zatrzymajmy się przy tym temacie misji bliżej siebie, ponieważ jest to ciekawe. One faktycznie są bliżej siebie i te misje poboczne także dają więcej expa, chyba aż o 50%, więc robienie niektórych misji pobocznych, które są na naszej trasie, rzeczywiście się opłaca. Po prostu opłaca się to robić i daje to jakieś urozmaicenie do ogólnej rozgrywki. Oczywiście nie jest to najszybszy sposób na levelowanie, ale jest to w jakiś sposób urozmaicenie. I teraz tak. Wszystko byłoby spoko, ale w dalszym ciągu w grze znajdują się misje, które ciągną cię przez pół mapy do pewnego miejsca, gdzie dowiadujesz się, że musisz wrócić do miejsca startowego i przynieść coś jeszcze. I nie daj Bóg, gdzieś z boku na trasie nie weźmiesz sobie teleportu albo nie umarkujesz się do miasta i musisz dwa razy pokonywać pół lokacji, co zajmie ci nie wiadomo ile czasu. Jest to idiotyzm. Ktoś może powiedzieć, ale zaraz, to jest przecież element eksploracji. Nie, to nie jest element eksploracji. Element eksploracji jest wtedy, kiedy poznajesz lokację, poznajesz historię, a nie kiedy niesiesz wędkę i wracasz po żyłkę. I finalnie wracasz do miejsca, z którego startowałeś i znowu robisz misję w tym miejscu startowym. Więc to nie jest eksploracja, to są po prostu bardzo złe questy, które w dalszym ciągu czekają na poprawę. No, muszą być po prostu poprawione, bo tak być nie może. Misje z głównego wątku fabularnego, niektóre zostały poprawione, ale też nie wszystkie. Tak? Były takie punkty newralgiczne, jak misja związana ze strażnikiem studni po 50 poziomie. No i tutaj rzeczywiście już nie trzeba zbierać całego rajdu. Można wejść sobie samemu, będąc nawet kilka leveli niżej i tego przeciwnika można pokonać bez trudu, więc to jest na gigantyczny plus. Taki stoper pod kątem misji jest chyba w okolicach 20 poziomu, gdy musimy zamknąć 3 prawdziwe portale. No i to jest lipa, bo bez pomocy to się raczej nie uda, chyba że przeleweluje się gdzieś tam na profesjach, zbieractwie czy misjach pobocznych i wróci do tych portali, żeby zamykać je solo, no ale to trzeba naprawdę wbić kilka leveli wyżej. W przeciwnym razie no nie da rady, trzeba się wspomagać gdzieś czatem, innymi, pomocą innych graczy i to było chyba takie miejsce, w którym właśnie inni gracze im pomogli, którzy gdzieś tam się w okolicy kręcili. I teraz tak, najciekawsze misje. To jest też bardzo, bardzo fajne. To jest element, który stopował graczy na początku. Gdy przeszła ta pierwsza fala, ta pierwsza duża fala graczy,
i ruszyli kolejni do zabawy, no to zderzyli się z problemem robienia instancji, ponieważ instancje należały do głównego wątku fabularnego. No a solo się po prostu nie da. A teraz już się da. Dochodzimy do NPC-a, który ma dać nam zadanie na instancję, no i tam możemy sobie wybrać, że chcemy zrobić to solo i wtedy jesteśmy kierowani gdzieś na misję w otwartym świecie. No i nie ukrywajmy, są to najfajniejsze misje w całej grze. Widać, że ktoś inny na tej misji nie pracował. Widać, że to nie są stare misje, tylko są świeże, są różnorodne. I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny element. Jeżeli nie grałbym bez ekipy, tylko grałbym solo, to rzeczywiście przy tych misjach można się pobawić i mało tego, niektóre z nich można potraktować jako event w otwartym świecie i sobie je tam powtarzać, zarobić trochę golda, pozbierać przedmiotów, więc to na naprawdę duży plus. Więc tak generalnie misje są poprawione, ale jest tutaj jeszcze dosyć spore pole do popisu, bo no jest po prostu nad czym pracować i myślę, że Amazon powinien w tym kierunku się no po prostu troszeczkę lepiej, troszeczkę bardziej powinien się nad tym skupić. Kolejnym elementem był zarzut powtarzających się przeciwników w grze. No i czy coś tutaj zostało poczynione? No tak. Rzeczywiście mamy gdzieś tam w początkowych lokacjach jakieś nowe szkielety, nowych wojowników, nowe krokodyle. Największymi zmianami są wareccy rycerze, którzy wznoszą przez całą tą część wyspy Eternum swoje wielkie fortyfikacje, swoje obozy. Jest duża różnorodność tych przeciwników, oni też zachowują się jak gracze, więc można naprawdę zobaczyć fajne rzeczy, no ale jest pewien problem. Ponieważ wareccy rycerze są przyłączeni do wątków pobocznych, a nie są w żadnym stopniu wspominani w głównej misji fabularnej, przez co, aby ich zobaczyć, no to trzeba po prostu robić misje poboczne. No a jeżeli jesteś graczem, który chce przelewelować jak najszybciej, robi tylko główny wątek fabularny, jakieś misje z tablicą, nawet tych wareckich rycerzy nie zobaczy, nic się na ich temat nie dowie, a jest rzeczywiście co zobaczyć, no i ta różnorodność mobów w dalszym ciągu może wydawać się bardzo słaba. Ja nie mówię, że jest dobra, że tutaj coś zrobili, ponieważ mówię, oprócz dodań tych kilku mobów i wareckich rycerzy, to przez cały ciąg gry tak naprawdę w kółko, zmieniając lokację, oczywiście jak zmieniam lokację, to się pojawiają inni przeciwnicy, to jest jasne, no ale jak wracamy do podobnego rodzaju mobów, to są takie same i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. Więc tutaj troszkę się zmieniło, ale w dalszym ciągu jest dosyć spore pole do popisu. No i teraz na sam koniec mój największy zarzut, ponieważ słuchajcie, ja wiem, jacy są gracze gier MMORPG, ja wiem, jakim ja jestem graczem, wchodzę do gry, jest start, przelatuję cały proces do maksymalnego poziomu, wchodzę, robię PvP, nie patrzę, nie zwracam nic uwagi, dopiero potem zaczynam się interesować. Ale wydaje mi się, że gracze też się zmieniają i żeby pozyskać, albo żeby mieć możliwość pozyskania graczy casualowych, graczy tych, którzy nie patrzą w ogóle na lore i lecą do przodu, no to trzeba mieć i to, i to. Niestety New World po pierwszej cutscence w grze w dalszym ciągu za wiele nie ma do zaoferowania. Jest jedna cutscenka, bardzo krótka, na sam koniec głównego wątku fabularnego. A przez całą grę tak naprawdę jest lipa. Przedstawienie lore jest na dramatycznym poziomie, praktycznie na zerowym. Jeżeli ktoś nie stanie na głowie, nie nagimnastykuje się jak cholera, albo nie obejrzy filmu godzinnego na moim kanale, no to za wiele się w tej grze nie dowie. Nie zobaczy żadnej cutscenki, ta historia w żaden sposób go nie wciągnie. I jestem w dalszym ciągu zaskoczony, czemu nie poczynili na tej płaszczyźnie czegoś dużego. Bo naprawdę historia w tej grze jest świetna, jest wiele wątków. Naprawdę fabułka jest wybitna, a jest przedstawiona w tak dramatyczny sposób, albo w ogóle nie jest przedstawiona, że to się w głowie nie mieści. I gdybym był graczem casualowym, to okej, fajnie bije się moby. Nie powiem, że nie, jest to przyjemne, no ale przemierzam świat, tak? Przechodzę przez jakieś zabudowania, widzę, że one są dosyć podobne, już widziałem taki cave podobny, kopiuj wklej, widzę podobne moby i zamiast zwrócić moją uwagę w kierunku czegoś, co jest świetne, czyli historii, to w dalszym ciągu ja widzę to samo w kółko, dobijam ten 50. poziom i to zaczyna się moment taki trochę mozolny, gdzie już naprawdę
ten główny wątek fabularny do maksymalnego poziomu, do 59, jesteśmy w stanie wyczerpać już na 53, czyli mamy ścianę związaną z misjami z dużym expem, musimy się cofnąć do robienia misji pobocznych, które rozrzucają nas po całej mapie, spowalniają nas skutecznie, jesteśmy rozbici, bo nie wiemy w sumie o co chodzi w tych misjach pobocznych w danym miejscu. No i tutaj moim zdaniem zaczyna się wypalenie. I jeżeli Amazon nie zrobi nic na płaszczyźnie przedstawiania historii, to w dalszym ciągu gracze, którzy są bardziej casualowi, będą się od tej gry po prostu odwracać. Niestety, okej, są gracze casualowi, którzy nie patrzą na historię, ale wydaje mi się, że mamy tutaj takie możliwości, że to powinno być po prostu lepiej zrobione. Ja byłbym szczęśliwszy, nawet pomimo tego, że nie jestem takim graczem, że siadam do gry i od razu patrzę w ten główny wątek fabularny, w tę historię, tylko raczej coś tam lecę przeorać, tak? I to jest mój największy zarzut, tak? Nie przyczepię się jakoś bardzo mocno tego procesu levelowania, bo to po prostu trzeba odbębnić w tych grach. Mogę się delikatnie przyczepić do różnorodności questów. Przyczepić się mogę na pewno do niektórych questów i odległości, jakie trzeba przebywać, bo to jest dramat, no ale jeżeli ktoś ruszy głową, to rzeczywiście tymi teleportami da się to potem fajnie zrobić. No i przy wykorzystaniu też depozytów globalnych można sobie fajnie przerzucać rzeczy, żeby robić misje na tablicach, więc ten proces levelowania można naprawdę sobie fajnie skrócić. No ale główny wątek, przedstawienie historii, ogólnego zarysu tego, co się dzieje na wyspie, leży i jeszcze raz leży. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie coś z tym zrobią. Mam nadzieję, że tego nie oleją, no bo po prostu jest tutaj dosyć duży potencjał na to, żeby graczy po prostu zaciekawić historią. No i to by było na tyle tak naprawdę tej takiej mojej opinii po tym przelewelowaniu nowej postaci. Więc mówię, no nie jestem w stanie powiedzieć, że jest to coś, że to jest fantastyczne doświadczenie. Jest to po prostu doświadczenie, które trzeba zrobić, a żeby dowiedzieć się trochę więcej, naprawdę trzeba się na kim nastykować. No i tym właśnie kończymy. Ode mnie to było na tyle. Bardzo dziękuję, jeżeli jesteście osobami, które levelują w tym momencie, albo które przelewelowały postać niedawno, to dajcie znać, jakie są wasze spostrzeżenia. Myślę, że może być to pomocne dla wielu osób, które rozpoczynają swoją przygodę w New World właśnie teraz, ponieważ no też nie ma co ukrywać, jeżeli ktoś patrzy na tą grę pod kątem endgame'owym, zabawy gdzieś na maksymalnym poziomie, no to teraz jest chyba ten najlepszy moment na to, aby zabawę rozpocząć. Jeszcze raz dziękuję, życzę miłego dnia albo dobrej nocy. Cześć, cześć!